31 lipca obchodzimy wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera. Inigo López urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków, jako 13 dziecko w zamożnej rycerskiej rodzinie. O jego wczesnej młodości wiemy mało. Otrzymał staranne wykształcenie, był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego. Następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawary. Nosił długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorowe czapki. Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego rodzaju. Kiedy po latach opowiadał współbraciom o swoim życiu, wyznał, że aż do 30 roku życia oddawał się marnościom świata, że z późnej żądzy sławy jego największą rozkoszą były ćwiczenia rycerskie. W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w roku 1521 przez kulę armatnią w prawą nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku. Długie miesiące rekonwalescencji były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Dla skrócenia czasu prosił o powieści rycerskie, ale na zamku ich nie było. Podano mu więc książkę znaną w całym średniowieczu, zatytułowaną Złota Legenda. Bratowa podarowała mu ponadto życie Jezusa, Ludolfa de Saxa. Gdy tylko Inigo wyzdrowiał, opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego, Montserrata. Zdumionemu żebrakowi oddał swój kosztowny strój rycerski. Przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Stąd udał się do Manrezy, gdzie zamieszkał w celi, użyczonej mu przez dominikanów. I tu jednak wydawało mu się, że ma za wiele wygód, dlatego zamieszkał w jednej z licznych grot. Aby zdławić w sobie starego, próżnego, ambitnego człowieka, nie golił się ani nie strzykł. Pościł codziennie i biczował się, nie obcinał paznokci i nie nakrywał głowy. Codziennie bywał u dominikanów na mszy świętej, oddawał się modlitwie i rozważaniu męki pańskiej. Szatan dręczył go gwałtownymi pokusami, aż do myśli o samobójstwie. W takich zmaganiach powstał szkic jego największego dzieła, jakim są ćwiczenia duchowne. Formułę ostateczną otrzymały one dopiero w roku 1540, były więc owocem 19 lat przemyśleń i kontemplacji. Pragnąc nawiedzenia Ziemi Świętej i męczeństwa z rąk Turków, Ignacy, zupełnie wyczerpany z sił, po prawie rocznym pobycie w pustelni, przez Rzym i Wenecję udał się w pielgrzymkę. Żył z użebranych pieniędzy i czynionych po drodze przysług. W roku 1523 dotarł szczęśliwie do celu. Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego legata papieskiego wrócił do kraju. W drodze był dwukrotnie więziony pod zarzutem szpiegostwa. Po długiej podróży powrócił do Barcelony, gdzie przez 2 lata uczył się języka łacińskiego. Nie wstydził się zasiadać w ławce szkolnej z dziećmi, chociaż miał już wówczas 34 lata. Potem udał się do Alcala, by na tamtejszym uniwersytecie studiować filozofię. Wolny czas poświęcał nauczaniu prawd wiary prostych ludzi. Mieszkał w szpitalu i utrzymywał się za posługę oddawaną chorym. Jego żebraczy strój i niezwykły tryb życia wzbudziły u niektórych nadgorliwców podejrzenie, czy przypadkiem Ignacy nie należy do sekty Alumbrado, która w tym czasie niepokoiła w Hiszpanii władze kościelne. Dostał się nawet do więzienia, które było w posiadaniu świętej Inkwizycji. Po uwolnieniu z niego podążył do Salamanki, by na tamtejszym uniwersytecie kontynuować swoje studia. I tu Inkwizycja go zauważyła, ponownie trafił do więzienia. Przykre przesłuchania zniósł z radością dla Pana Jezusa. Po uwolnieniu z więzienia, którym był kilka tygodni, powrócił do Barcelony i stąd udał się do Paryża. Miał już wówczas 37 lat. Utrzymywał się znów z żebractwa. Dla uzbierania koniecznych opłat w wolnych miesiącach udawał się w charakterze żebraka do Belgii i Anglii. Na Uniwersytecie Paryskim Ignacy zapoznał się i zaprzyjaźnił ze świętym Piotrem Faberem i ze świętym Franciszkiem Xawerem. Do ich trójki niebawem dołączyli jeszcze inni. Wszyscy oni zebrali się rankiem 15 sierpnia 1534 roku w kapliczce na zboczu wzgórza Montmartre.
I tam w czasie mszy świętej, odprawionej przez Piotra Fabera, który miesiąc wcześniej otrzymał święcenia kapłańskie, złożyli śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu. W ten to właśnie sposób powstał nowy zakon, zwany Towarzystwem Jezusowym. Wszyscy oni skierowali swoje kroki do Wenecji, by stamtąd odpłynąć do Ziemi Świętej, nawracać niewiernych i z ich rąk ponieść śmierć męczeńską. Do pielgrzymki jednak nie doszło, gdyż Turcja prowadziła właśnie wojnę z Wenecją. Udali się więc do Rzymu, aby przedstawić się papieżowi i oddać się do jego dyspozycji. Paweł III przyjął ich życzliwie. Korzystając z jego zachęty, wszyscy przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1536. Oddali się posłudze chorym w szpitalach i nauczaniu prawd wiary wśród dzieci. Papież polecił, by Ignacy nakreślił szkic konstytucji nowego zakonu. Ignacy uczynił to pod nazwą Formuła Instytutu. Papież po przejrzeniu jej zażądał, by napisać całe konstytucje. Po wielu przeszkodach Rzym zatwierdził je w roku 1540. Liczba członków towarzystwa bardzo szybko rosła, a podejmowane przez nich dzieła się rozwijały. Przez ostatnie 16 lat życia Ignacy był przykuty do swojego biurka i rzadko opuszczał progi domu generalnego swojego zakonu, by być zawsze do dyspozycji duchowych synów. Nękany różnymi chorobami i dolegliwościami, 30 lipca 1556 roku zapowiedział swoją śmierć i poprosił o udzielenie mu odpustu papieskiego. Ignacy zmarł nazajutrz, 31 lipca 1556 roku. Pozostawił po sobie 7000 listów, zawierających nieraz bardzo cenne pouczenia duchowe. Do jego najbardziej znanych dzieł należą Opowiadanie pielgrzyma oraz Dziennik duchowy, Świadectwo mistyki ignacjańskiej. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości szczególne znaczenie mają konstytucje zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, a liturgię wskazał jako źródło życia duchowego. Szczególnie obfity owoc wydają do dziś ćwiczenia duchowe, pierwowzór tzw. rekolekcji ignacjańskich. W swoim nauczaniu Ignacy przypominał, że człowiek musi dokonać pewnego wysiłku, aby współpracować z Bogiem. Beatyfikacji Ignacego Loyoli dokonał papież Paweł VI w roku 1609, a kanonizacji Grzegorz XV w roku 1623. Święty Ignacy jest patronem zakonu jezuitów, dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz uczestników rekolekcji, zarówno rekolekcjonistów, jak i rekolektantów. Jego relikwie spoczywają w rzymskim kościele di Gesù. W ikonografii święty Ignacy przedstawiany jest w sutannie i birecie lub w stroju liturgicznym z inicjałami IHS na piersiach. Niekiedy w stroju rycerza lub w szatach pielgrzyma. Jego atrybutami są księga, globus, monogram Chrystusa IHS, krucyfiks, łzy, serce w promieniach, smok, sztandar i zbroja. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały. Spraw, abyśmy walcząc na ziemi, z Jego pomocą i za Jego przykładem, zasłużyli na udział w Jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie.